Halo, halo. Halo, halo. Ja po cichutku teraz, ale już ci oddaję kamerę, jak tylko gra się załaduje. Jesteśmy już live oczywiście, więc ja witam wszystkich, ale chwilę jeszcze Zed będzie sam. Powiedz mi tylko, czy to jest pierwszy meczyk? Tak, to jest pierwszy meczyk. Dice Star kontra Duke. 1-0 dla Dice Stara. My już jesteśmy w grze, więc poproszę o. Oddaję ci kamerę, jest na tobie i ja na razie cichutko siedzę. Dobra, super. No i co? No i zobaczymy tutaj, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, pierwsza gra, szybka miazga ze strony Dajsara. No muszę przyznać, że tam nawet nie było blisko. Po prostu nie było blisko. To, co się tam zdarzyło, to była totalna miazgunia, że tak powiem. No i co? No i my jesteśmy już na drugiej mapie, którą wydaje mi się, że jest Cloud Kingdom. Cloud Kingdom, mapa, na której ostatnio troszeczkę sobie pogrywam. Muszę przyznać, że... Nie jest to zła mapa, jednakże są tutaj na przykład problemy ze złapaniem trzeciej ekspansji. Zarówno, muszę przyznać, że zarówno dla Zerga nie jest ona aż taka super, jeśli chodzi o jej złapanie, ale... Ale tutaj także Terran może mieć problemy z obroną takiej odsuniętej ekspansji, no chyba, że po prostu postawi bardzo szybki trzeci planetary forty. Z drugiej strony mamy tutaj także takie coś, na co troszeczkę Zergów narzeka, czym jest... czym jest taki element, w którym jeśli mamy postawioną ekspansję właśnie tutaj, gdzie widzicie na ekranie i zostanie ona zaatakowana i na przykład force fieldy położone między ekspansją a końcówką tej rampy, no to tutaj tak naprawdę nie mamy jak przejść do swojego przeciwnika. To jest naprawdę duży problem. No i co? No i jak na razie mamy Dajstara, który po prostu rozpoczyna i wygląda na... Nie, Dajstar, nie mów mi, że robisz 15 CC, nie wierzę. Tak, Dajstar robi 15 CC, nie wierzę tutaj w to, co widzę. Wow, czyli Dajstar po prostu mega agresywnie tutaj rozpoczyna, jeśli chodzi o ekonomię. O wow, no flash style po prostu, zaraz zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Ktoś tutaj mówi, na niemieckim streamie coś szybciej grają. No tak, ale niemiecki stream może nie mieć żadnego opóźnienia albo coś w tym stylu, no i to jest wtedy bebe. Więc zaraz tutaj ogarniemy, jak to wygląda, jeśli chodzi o niemiecki stream. Zaraz tutaj jakieś elementy pocisków polecą. No ale mamy Duke'a, który kończy swój spawning pool za chwileczkę. No i co? No i jak na razie... Lecimy tutaj dosyć mocno. Powiem tak, że Duke nie jest tutaj, powiedzmy, jakimś złym graczem. Nie mówię tutaj, że będzie jakoś mega źle, ale po prostu myślę, że Dice Star wygra. No posłuchajcie, to jest polski gracz, jestem polskim komentatorem. Nie będziemy tutaj ściemniać, że w ogóle jestem jakiś obiektywny i w ogóle. Nie, Dice Star ma wygrać, ma być szybka miazga 5-0. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że ma być tutaj. Ja chcę teraz zobaczyć, że na czacie, jak chcecie, żeby była miazga 5-0. Więc jak chcecie, żeby coś takiego, to ma być tutaj duża odpowiedź, szybka odpowiedź na czacie, bo chcę to zobaczyć po prostu, no oczywiście za 2 minuty dopiero. No i co, no i Dice Star jak na razie ten 15 CC jest broniony za pomocą jednego bunkra. No i wygląda na to, że Dajstar po prostu będzie może tutaj kontynuował. O, ma już rafinerię, co ciekawe. Tak więc te baraki rozpoczęły się tutaj z rafinerią. Co robi jego przeciwnik? Szybka trzecia ekspansja. No, widzimy tutaj takie coś w rodzaju, nie wiem, no, jakbyśmy grali Forge Fast Expand to w PvZ. Więc bardzo interesująco tutaj. Muszę przyznać, że właśnie ta gra nam się rozwija bardzo makroekonomicznie. Więc bardzo interesujące. Zaraz zobaczymy. Dajstar w tym momencie fabryka i to mi się podoba. Reaktorowane heliony, czyli będzie starał się nie tylko harasować swojego przeciwnika, jeśli by oczywiście miał jakąś możliwość, ale także bronić go to przed jakimkolwiek olinowym atakiem. Których to znaczy broni. Pozwala mu bronić się lepiej przed jakimkolwiek. Bronić się przed jakimkolwiek olinowym atakiem ze strony jego zergowskiego przeciwnika. Ponieważ heliony są po prostu bardzo mobilne. Są w stanie walczyć skutecznie przeciwko zergimu, zwłaszcza jeśli mamy coś w rodzaju takiego walla. I do tego jeszcze. Dobrze snajpować chociażby Bane'y, które są od nich o wiele wolniejsze. No i co, no i jak na razie mamy tutaj pojedynczego zerginga, który zostanie zesmażony, że tak powiem.
Polacy mają słabe drogi, Niemcy mają słabe streamy. Okej. Okay. Okej. Okay. No i co? No i jak na razie, no jak na razie Duke po prostu sobie będzie cisnął, że tak powiem. 32 z SCV na 39 dronów jednakże i tutaj myślę, że ten atak helionami padnie na podatny grunt. No i co? I wygląda na to, że mamy dwa heliony, które w tym momencie wpadają. Jeden dron został stracony. Cztery heliony już w tym momencie dołączają tutaj do tego wszystkiego. Tutaj nie ma Cryptumora. Ojejku. No to będzie totalna tragedia według mnie. Dercio, dokładnie, przepraszam bardzo, Dystar dokładnie w tym momencie o tym wie. Wpada tymi dronami. Ojejku, tych dronów za chwileczkę tutaj padnie ogromna ilość. Bardzo zła sytuacja. O, chociaż chwileczkę, momencik. Trzy heliony, heliony się tutaj wycofują. No. Bardzo ładnie tutaj widzę, że czat już chce, żeby było 5 do 0. No i zaraz zobaczymy, trzy kolejne drony nam tutaj padają. Ojejku. No i Duke. Tych dronów stracił chyba z 8 już teraz. Dokładnie 11, przepraszam bardzo. No i mam 38 kontra 42. Ta trzecia ekspansja w ogóle nie działa tak naprawdę. W tym momencie Dystar, gdyby wiedział, mógłby po prostu wpaść do naturale i zjechać trochę więcej. No. Z to jest mecz reprezentacji. Widziałeś kiedyś mecz Polski w piłce nożnej i komentator nie był stronniczy? No, macie rację. W tym momencie mogę czuć się usprawiedliwionym, że jestem stronniczy, więc dzięki bardzo za ten argument. No i Dystar będzie cisnął. Marudery, heliony, bardzo mocny push. Czy Steampack powinien zostać zakończony? Dokładnie tak, za chwileczkę Steampack będzie. Concussive Shell jest także bardzo ładnie wytimingowany. No i będziemy mieli po prostu mega mocny push. Duke myślę, że nie będzie w stanie obronić tej ekspansji. Nie sądzę, żeby to było w jakikolwiek sposób możliwe dla niego, który jak na razie ma 4 roacha i buduje kolejne 2,8 zergingów i to jest wszystko. Jak dla mnie ta ekspansja zostanie zniszczona, a co za tym idzie, może to nam podyktować tak naprawdę bardzo dobrą grę dla Dystara w późniejszej fazie. Dokładnie tak, w tym momencie te marudery tutaj wpadają bardzo umiejętnie. Dystar jeszcze nie steamuje swoich jednostek. To jest bardzo ważne, żeby nie zasteamował zbyt wcześniej. Zauważcie, że w tym momencie naprawdę wygląda to dobrze. Teraz nastąpił włączenie Steampacka. Bardzo ładnie teraz fokusuje maruderami kolejne. Roacha, podczas gdy heliony radzą sobie z zergingami, to jest naprawdę bardzo dobra sytuacja dla Dystara. Pokazuje swój tutaj kunszt, którym naprawdę ciśnie swojego przeciwnika. No po prostu to jest jak dla mnie jednostronna gra jak na razie. Trzecia ekspansja zostanie zdemolowana, tutaj target fire na to wszystko. Drony nam tutaj padają, uciekając jeden helion, to wszystko niszczy. No i za chwileczkę chyba będziemy mieli atak w naturala. Tu jest troszeczkę zergingów, jeden roach jak na razie, sześć kolejnych linków w budowie. Belling też prawie się zakończył, jeden na jeden jeszcze tutaj nie ma. Pamiętajmy, że jest tak, że Kongasi przez Queen zostaje złapany, kolejny steampack zagrany, no i mamy cofnień. Doskonała pozycja w tym momencie dla Dystara. Heliony będą po prostu miażdżyć wszystko, co wyjdzie w tym momencie. No i te, strefa totalna, strefa śmierci dla tych zerglingów. I Duke poddaje grę. Mamy GG 2 do 0 dla Dystara.